Witam serdecznie, Podziemna TV. Dzisiaj pytanie specjalne, jesteśmy w Olsztynie. Moim Państwa gościem jest pan Grzegorz Braun, kandydat na urząd prezydenta RP. Witam pana. Dzień dobry, szczęść Boże. Przede wszystkim chcę pana zapytać o, o próbę integracji środowisk tak zwanych antysystemowych, którą pan podjął. Czy to prawda, że rozmawiał pan już z którymiś z kandydatów pozasejmowych na temat połączenia sił i czym te rozmowy się skończyły? Jakie jest ich z nich wynikło. Próba integracji to może za dużo powiedziane. To bardzo szumnie brzmi. Ja po prostu namawiałem niektórych kolegów, koleżanki do tego, żeby dostrzegli możliwość wykonania poważnego ruchu politycznego teraz, właśnie przed wyborami prezydenckimi, co wcale nie musiałoby oznaczać. Jakiegoś sztucznego i na gwałt integrowania się środowisk to wcale nie musiałoby oznaczać budowania jakiejś wspólnej formacji. Wie pan, to całe takie mityczne, legendarne jednoczenie prawicy? Myślę, że to niewykonalne. I myślę, że sztuczne. Nie ma nic bardziej sztucznego niż ta prawica zjednoczona aktualnie przez partię jedynie słuszną opozycyjną. Pan Jarosław Kaczyński przygarnął do serca z powrotem pana Gowina i jeszcze inne sieroty po różnych tam wypadkach politycznych ostatnich. Pana lat. Gowina, który jeszcze przed chwilą był w rządzie pana Tuska, tak, minister? Ano właśnie, ano właśnie. A więc takie rzeczy mi nie w głowie, bo to po prostu nieautentyczne. Natomiast, tak, owszem, namawiałem kolegów, z Ruchu Narodowego i kolegów, koleżanki z Kongresu Nowej Prawicy na jak powiedziałem duży ruch, niestandardowy sądzę, że że potraktowanie z największą powagą tych wyborów prezydenckich dałoby dużą premię polityczną, to znaczy po prostu obudziłoby wiele nowej nadziei w naszych rodakach. No ale niestety natknąłem się na bardzo zdecydowany, ugruntowany sprzeciw, niechęć wobec, wobec takiego rozumowania. No po prostu, okazuje się, że, że jest Wola. Nieczynienia niczego, co by, co by mogło, co by mogło w tej chwili. Co by mogło w tej chwili ująć indywidualnego. Prestiżu tym formacjom, które z osobna idąc do, wyboru, do wyborów liczą właśnie na to, że promocja szyldu partyjnego zaprocentuje jesienią w wyborach parlamentarnych. Tak konkretnie, no po prostu usłyszałem deklarację, że, że ważne jest to, żeby jesienią. Dostać te 3% z hakiem w wyborach do Sejmu, bo z tego będzie refundacja kosztów kampanii z budżetu państwa. No i, i to jest tak ważne, że, że nie ma mowy o tym, żeby, żeby którykolwiek z moich szanownych kandydatów w tej chwili rozważał wycofanie się z kampanii prezydenckiej, no bo o tym musiałaby być mowa. Ale ja rozumiem, że w takim razie no to jest smutna bardzo wiadomość, bo to by oznaczało, że jednocześnie od razu te, ci ludzie zakładają, że w wyborach parlamentarnych również nie ma mowy o jakimś połączeniu sił, bo, bo skoro nie po to się promuje szyld własnej partii dzisiaj, żeby startować w wyborach, żeby potem z tego rezygnować, tak? To do, dobrze rozumiem, co wynika z tych rozmów tak naprawdę? No wynika z tych rozmów, że mamy do czynienia z wolą robienia partyjnej polityczki zamiast robienia zamiast robienia państwowej polityki. Tak mi się, tak mi się zdaje, że, że to jest bardzo wąski horyzont i że to właśnie jest jednak liczenie na, na, na liczenie na to, że uda się wmontować w system raczej niż go obalić. O. No właśnie, ja rozumiem, że znaczy, znaczy miał pomóc okazji w tych rozmowach dowiedzieć się e, od swoich kontrahentów, jaki mają pomysł na obranie systemu, skoro, jak rozumiem, nie bardzo chcą łączyć siły z innymi ludźmi, którzy też chcą system obalić, tylko nie są w ich partii. No to, to jaki jest pomysł na obranie tego systemu? Padły takie rzeczy w tych rozmowach? też nie potrafię dostrzec w tym koncepcji koncepcji odbudowania państwa polskiego widzę w tym dążenie do odgrywania roli języczka uwagi jak to się mówi ale z mojego punktu widzenia to nie żaden języczek uwagi tylko po prostu kolejne elementy stabilizujące system kolejne Kolejne zawory do spuszczania pary z kotła, do, do odprężania napięć społecznych. Tak, tak, tak mi się zdaje. No i, i cóż, to jest odpowiedź na pytanie, które pada stosunkowo często w trakcie spotkań z wyborcami. Pytanie, które które zadają często właśnie Polacy znękani tym, tą drogą przez mękę, tym wiecznym głosowaniem nie za, tylko przeciw, tym wybieraniem mniejszego zła. I oni znękani pytają, czy nie dałoby się i wręcz mają pretensje o to, że nie występuje razem, ramię w ramię i wspólnie. No, no okazuje się, że, że to niemożliwe, bo nie ma takiej woli. Jeśli idzie o tych kandydatów zwanych antysystemowymi, którym media, a więc władza przypisują najlepszą kondycję, najlepszy standing ratingowy w tych sondażach przedwyborczych, no to chyba to jest dla wszystkich yy, Krytycznie oceniających sytuację, chyba to jest dla wszystkich jasne, że, że, to są, że mamy do czynienia z pompowaniem tych kandydatur przez prasę radio i telewizję, że no cóż, po prostu system postawił na tych moich szanownych kontrkandydatów, których uważa za stosunkowo najbardziej bezpiecznych dla siebie. To, co słyszymy w ostatnich dniach o tym, jak to, jak to właśnie już z góry planowane są jakieś koalicje. Pan Paweł Kukis miałby być koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, tak to wieszczy pan Jarosław Gowin. I już dzieli tę skórę na niedźwiedziu, już właśnie wszyscy nagle i z lewa, i z prawa. Z taką życzliwością wyrażają się moim szanownym kontrkandydacie. Nawet i pan minister Schetyna, jemu również tej życzliwości nie brakuje. I pan Kuba Wojewódzki, funkcjonariusz Frontu Ideologicznego, również udziela swojego poparcia. No, no ewidentne pompowanie. Nie chcę tutaj dywagować na temat tła i ewentualnych powiązań. Myślę, że, że pojawienie się w tej konstelacji wychynięcie na moment twarzy Grzegorza Schetyny, że, że powinno wiele dawać do myślenia. No, ale, ale tu w związku z tym żadne kontakty nie są możliwe i, i w związku z tym nawet jakby to powiedzieć, nikt nie odpowiada na telefon. Który byłby z próbą kontaktu wykonany. A jeśli idzie o, o tych moich szanownych kandydatów, których wcześniej wymieniłem, no to właśnie okazuje się, że wola partii jest decydująca wola partii, żeby traktować tę kampanię prezydencką jako okazję do promocji szyldu partyjnego. Nie tylko samego kandydata, ale szyldu partyjnego, właśnie w perspektywie wyborów jesiennych. A zatem co nas czeka? A zatem nas czeka powtórka z przeszłości: tylko, tylko powiedzieć, że, że możemy wylądować w punkcie wyjścia, to, to mało. Może być gorzej niż punkt wyjścia. Dlatego że że czas mija, dlatego że tego czasu jest mało, że właśnie ta kadencja prezydencka będzie ten czas, na który ta kadencja przypada, będzie krytyczny dla, dla utrzymania polskiej szansy na polską suwerenność. Czy jest szansa na to, bo zapowiada się jeszcze debata prezydencka w Ogólnopolskiej Telewizji 5 maja. Tam będzie Panią szansę publicznie przed kamerami spotkać się z swoimi kontrkandydatami. Czy jest szansa na to, żeby. Ten temat publicznie wtedy poruszyć, no, uzmysłowić wszystkim, jak poważna jest sytuacja i że tylko razem można oprzeć się, czy też spróbować pokonać ten system, który stworzyły nam obecne elity Trzecie RP, obecna klasa polityczna, że tu się inaczej tego nie da zrobić. Wchodząc w system jako partia, podpinając się do niego pod dotacje budżetowe, nie da się systemu obalić. No, czy, czy, czy będzie taka szansa w tej debacie, żeby ten temat publicznie wypłynął i. E, Sytuacja jest, sytuacja jest trudna, dlatego że ta słynna debata, no to tam czas dla mnie i dla każdego innego przeznaczony, ten czas się będzie liczył w sekundach i niewielu minutach. I w związku z tym nie będę tam miał szansy obszerniejszej wypowiedzi, takiej szansy, jaką Pan mi daje. A z drugiej strony też... Akurat telewizja reżimowa, zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną, nie jest pewnie dobrym miejscem, żeby tam się z czegoś rozliczać w takim zawężonym gronie, prawda? Żeby tam między, między polskimi państwowcami, między, między ludźmi patriotycznej prawicy mimo wszystkich różnic, jednak patriotycznej prawicy, żeby tam dokonywać jakichś rozrachunków. Mogę, mogę mówić takie rzeczy panu i podziemnej TV, mogę mówić takie rzeczy, ale myślę, że oszczędzę ich sobie, kiedy będę przed kamerą telewizji reżimowej. Tutaj jeszcze chętnie powiem, że mimo tych bardzo zniechęcających drzewów na, na moje propozycje. Oczywiście moje propozycje składane obcesowo bardzo, no bo tryb kampanii wyborczej, czas krótki, więc, więc składałem te propozycje bez owijania w bawełnę. Tak, wyrażając oczekiwanie, że, że zostanie to docenione i dostrzeżone, że mój program integrujący Szerszy, głębszy niż specjalizujące się wąsko, nazwijmy to, polityczne oferty moich szanownych kontrkandydatów, że to ten program właśnie daje szansę na poszerzenie grupy dotarcia. Że to z tym programem można właśnie wyjść szerzej niż tylko do elektoratów tych konkretnych szyldów partyjnych. Wychodziłem więc z tymi propozycjami, nie owijając niczego w bawełnę, i, i to, się, to się może zapewne komuś wydawać zbyt pospieszne, zbyt obsesowe, no ale, no ale właśnie tego czasu nie ma w kampanii wyborczej. No i jeśli moje propozycje są nieinteresujące, to, to oczekiwałbym jakichś kontrpro, kontrpropozycji. Nie ma ich. Po prostu nie ma żadnej alternatywnej wizji alternatywnej do utrzymania status quo, czyli nic nie robimy, nic się nie zmienia, idziemy do tych wyborów tymi tutaj właśnie osobno maszerującymi kolumnami i no i zobaczymy jak się ta walna bitwa rozegra. Ale mimo to, mimo to powiem, że jeśli o mnie chodzi, ceniłbym sobie możliwość współpracy z Moimi szanownymi kontrkandydatami, mimo, mimo pewnych zawodów, które mi sprawili posuwając się do, do pewnych jakby to powiedzieć nieuprzejmych manipulacji w swoich wypowiedziach o mnie. Mimo to nie rezygnowałbym z możliwości współpracy, no i całkiem zwyczajnie, no nie wyobrażam sobie robienia państwa polskiego w wąskim kręgu gęgu. Bez wykorzystania tego doświadczenia, tych sił, bez zwrócenia się z prośbą o radę do, do nawet tych moich szanownych kontrkandydatów, których, darząc wielkim szacunkiem za ich osiągnięcia, nie darzę zaufaniem politycznym. Nie mam zaufania do ich, do ich co do ich determinacji jako polskich państwowców i zwolenników. Naszych ram cywilizacyjnych, bo oto często ta sprawa się rozwija, rozbija, to znaczy to znaczy, no po prostu to wychodzi na jaw, że, że mój program, tam gdzie jest on katolicki, tam gdzie jest on katolicki, tam, tam uwiera i, i, i plemiennych, totemicznych narodowców, bynajmniej nie wszystkich. Bynajmniej nie wszystkich, ale tych spośród narodowców, którzy właśnie, którzy właśnie myślą kategoriami plemiennymi i z drugiej strony tam, gdzie jest mój program, jawnie, deklaratywnie i, i z serca katolicki, tam on drażni tych liberałów, specjalistów od zaprowadzania wolności gospodarczej, ale w duchu w duchu liberalnym, sekularyzowanym, świeckim. Tam to jest drażniące. I to jest, i to jest moment, w którym trudno, y, y, trudno mi y, y, rzeczywiście y, trudno mi liczyć na zrozumienie. Tym niemniej zwracałbym się z, z nadzieją na współpracę i do elektoratów wymienionych wyżej partii, no, wyborców, no po prostu myślę, że wyborcy mogą się okazać mniej wyrachowani od, niż, niż politbiura partii jednej czy drugiej. Ci wyborcy, którzy często są y, po prostu z serca państwowcami, wolnościowcami, chcą państwa polskiego i chcą, żeby państwo polskie było państwem wolnych ludzi. Liczę na to, że, że oni się okażą bardziej dalekowzroczni od, od swoich liderów, a i tych liderów. Gdyby mi to było dane, zapraszałbym do współpracy, do Rady, właśnie do Rady. No właśnie bo nie chodziło mi przyznam szczerze o jakieś rozliczanie się na antenie, tylko właśnie o to, żeby ktoś otwarcie, wreszcie powiedział, postawił sprawę jasno w mediach publicznych, ogólnopolskich, że panowie i panie rodacy albo razem Połączymy siły, żeby tych ludzi odsunąć od władzy, albo, żaden, albo się to nie uda. Tak? To jest jedna droga i no, zaproszenie musi być otwarte zawsze do takiej współpracy, no bo nie wyobrażam sobie zamykania się na takich ludzi, ale no jakby właśnie, no żebyśmy mieli, żebyśmy wszyscy to zobaczyli, że są osoby, które myślą poważnie o balaniu systemu i do tego trzeba oczywiście połączyć siły, co jest yy, niezbędne. Natomiast a propos pana katolickiego programu, w pana spocie wyborczym pojawia się takie zdanie, w pana ustach mówi pan, doprowadzę do intronizacji Chrystusa Króla. Co, co się pod tym kryje? Co to praktycznie, jak, jak to praktycznie miałoby wyglądać? Dlaczego to się sprowadza w praktyce? Mówię, mówię, bomba atomowa dla wojska polskiego, aby zapewnić mu potencjał odstraszania, a zatem wyposażyć władze państwowe w poważny argument w negocjacjach, i mówię, intronizacja Chrystusa Króla dla. Dla przyszłości Polski. Ale co to, jak Polska... by to w praktyce wyglądało? Bo... O, to bardzo prosta rzecz. Chodzi po prostu o, o to, żeby władze państwowe publicznie zadeklarowały podporządkowanie siebie i prawa ludzkiego stanowionego przez ludzi prawu wyższemu, prawu boskiemu, które odczytujemy z. Naturalnego porządku świata i często nazywamy je naturalnym, prawda? To jest to, jest to prawo, które, które wiemy, że działa niezależnie od tego, kto z nas jakiego jest wyznania i, 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 i jakiego koloru wzrostu. Są pewne zasady. Te zasady, no to właśnie jest. Jest pewien, pewien kanon, którego, którego przekroczenie sprowadza na ludzi nieszczęścia. W moim programie ten kanon to, to trzy słowa: wiara, rodzina, własność i ich bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w państwie państwo jako strefa bezpieczeństwa. Dla wiary, niezależnie od tego, jaka to wiara, Oczywiście z wyłączeniem ludożerstwa, prawda, e, e, rytualnego, e, bezpieczeństwa dla rodziny z życiem, które w rodzinie na świat przychodzi, no i bezpieczeństwo własności, prawo własności. Żadnych tam wie pan, wywłaszczeń ze względu na ważny interes społeczny i temu podobne socjalistyczne wynalazki. E, otóż. Tak naprawdę tego bezpieczeństwa nie będzie tak długo, jak długo horyzont, sufit tej konstrukcji państwowej wyznacza demokratyczna procedura. Dlatego, że właśnie widzimy to, to, to pokazuje doświadczenie ostatniego ćwierćwiecza, że, że na ścieżce demokratycznej procedury można zagrozić. I wierze, i rodzinie, i własności. Każdą własność można odebrać, każde prawa rodzicielskie można pogwałcić, człowieka można pozbawić życia, bezkarnie, zgodnie z prawem, a wiarę można postawić do kąta i, i, i w stan oskarżenia, prawda? E, więc ani jedno, ani drugie, ani trzecie nie jest bezpieczne. Stąd moja tęsknota za tym, żeby nasi pasterze i arcypasterze, biskupi, Arcybiskup i kardynałowie polscy, żeby, mając poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewni im władza świecka, władza najwyższa, pierwsza osoba w państwie, żeby nasi pasterze ten porządek publicznie zadeklarowali i żeby władza państwowa, głowa państwa konkretnie, mogła istnienie tego porządku publicznie uznać, i zadeklarować podporządkowanie temu wyższemu porządkowi. Co to jest ten wyższy porządek? No to, no to właśnie jest panowanie Chrystusa Króla Króla nad królami, Króla nad królami, prezydentami, premierami. Jeśli, jeśli to nie jest nasz król, to niestety jesteśmy w rękach ludzi, a ludzie mogą z nami zrobić wszystko. Tak, czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby się de facto e, tych, którzy nazywamy władzą, a którzy powinni służyć polsce i społeczeństwu, e, nie byli e, bezkarni i wszechwładni, tak? To, to tego typu. Tak. tak, po prostu, żeby było, żeby było jasne, że, z, że są rzeczy, których nawet najwyższa demokratyczna władza uczynić nie może. Które nie można przegłosować, tak? A to się w formie, mówię, no w praktyce, zostaje pan prezydentem i co by się stało, żeby to oznaczało akt? Pierwszego dnia bardzo uprzejmie proszę naszych najdostojniejszych arcypasterzy o, o posłuchanie, proszę ich o, o to, by poświęcili swój cenny czas rozmowie na ten temat I, i przede wszystkim ich rady zasięgałbym, zmierzając do tego celu. Od nich chciałbym się dowiedzieć, jak, jak, jak rzecz ta mogłaby i, i powinna wyglądać. Jestem bowiem i gdybym, gdyby nawet dana mi była jakakolwiek władza w państwie, to przecież pozostaje świeckim katolikiem i nie mogę tutaj uzurpować sobie roli celebransa w jakimkolwiek momencie. Mogę natomiast i powinienem być tym, być tym, który pierwszy w akcie takim chętnie i gorliwie będzie uczestniczył. Królowanie Chrystusa Króla to jest rzecz, która brzmi abstrakcyjnie tak długo, jak długo jak długo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że chodzi o konkretną osobę, że, że Jezus Chrystus, król świata, pan historii, jest konkretną osobą i albo uznajemy przewodnictwo, zwierzchnictwo najwyższe tej osoby w naszym życiu prywatnym i publicznym, albo nie. Ja nie czuję się bezpiecznie w państwie, które nie odwołuje się. Do wyższej sankcji. No i, i, i nie mylę się w moich obawach, właśnie dlatego, że współczesna, laicka republika ludowo-demokratyczna posuwa się do największych łajdactw i zbrodni. I to nie tylko w naszej części świata, także z drugiej strony globusza. Kanada, Stany Zjednoczone. No wszystkie te projekty. Wszystkie te projekty masońskie, nie bójmy się tego słowa, te, te piramidy, których zwieńczeniem zawsze jest tylko ludzkie słowo, tylko przez ludzi ustanowiony porządek, one, one prędzej czy później właśnie ujawniają swoją, swoją wredną i, i potworną naturę. I, I ponieważ życzę moim rodakom jak najlepiej i sobie, i moim bliskim, życzę bezpieczeństwa, to z troski o to bezpieczeństwo. Chciałbym, aby, aby było jasne, jakim, jakie pryncypia przyświecać mają y, także i tym, którzy stoją na narodu czele. I to właśnie jest akt intronizacji, to znaczy, to znaczy, poddania naszego życia publicznego królowaniu Chrystusa Króla. Czy dobrze rozumiem, że to, co zrobili Węgrzy, wpisując rozpoczynając swoją konstytucję od słów Boże błogosław Węgrom, to jest jakby to się kryje w praktyce pod tym skrótem doprowadzi do intronizacji Chrystusa króla? No to bardzo dobry krok. No, Węgrzy oczywiście mają te komplikacje, że oni są sprotestantyzowani, prawda? I, i w związku z tym pewne rzeczy mogą tam być Trudne, ale proszę, właśnie y, 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 są w awangardzie ludzkości niewątpliwie. Węgrzy, od kiedy, od kiedy właśnie ich konstytucja zaczyna się od prośby do Pana Boga o błogosławieństwo. Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę i z szacunku dla naszej wolnej woli, y, y, Pan Bóg nie będzie nam się narzucał, jeśli, jeśli decydujemy się ignorować go w życiu prywatnym czy w życiu publicznym. Więc trzeba go prosić, trzeba go prosić wyraźnie. A co do Węgrów, no to jeszcze jest ta korona świętego Stefana, prawda? Przeniesiona przez pana premiera Orbana do parlamentu węgierskiego. To jest piękna rzecz, bo to jest taki wyraźny, mocny znak, że dla premiera Orbana i jego ludzi Węgry to coś więcej niż tylko ta, ten doraźny kształt, ten kształt geograficzny wykrojony przez Traktat Trianon z wielkiej domeny Królestwa Węg Węgier e, i coś więcej niż tylko to status quo właśnie republikańskie dwudziestowieczne. Węgry to coś więcej. I korona świętego Stefana to właśnie oznacza i przypomina, e, obyśmy w Polsce przed nadchodzącą 1050 rocznicą Chrztu Polski potrafili też równie głęboko i szeroko spojrzeć na własną Przeszłość, a więc zaprojektować też i godną jej przyszłość. Pytam o to wszystkiego, tego, że jest sporo osób, które poznając Pana z materiałów w sieci, jest jakby. Bardzo dużo pan zyskuje w ich oczach na, na dzień dobry, na, 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 na pierwszy rzut oka. Natomiast, po czym, na po czym, drugi rzut po czym oka, tak, słuchając, się, słuchając że jestem i... tym strasznym katolem, który tutaj niektórych zdążył natchnąć podejrzeniem, że to chodzi może o jakiś katolicki taliban, jakieś, jakiś mużahedinów ludowych katolskich, którzy. Bóg wie, co tam będą robić. No więc właśnie pytam o to, co by Pan powiedział ludziom, którzy właśnie oglądając Pana wiele materiałów, zaczynają dostrzegać Panu pewne, czy też postrzegają Pana jako fanatyka religijnego, katolickiego. Co by im Pan powiedział, żeby mieli pewność, że, że nie chce Pan y, tutaj przecież Państwa chyba waznego wprowadzać? Czy proszę czymś? Państwa, proszę Państwa, czy, czy mówić, że, że 2 i 2 jest 4, to jest przejaw fanatyzmu? Czy żeby lepiej się Wam zaprezentować, mam mówić, że 2 i 2 to jest tak? Między 3,5 a 15, gdzieś tam. Nie, pytam, co pan powie osobom, które się obawiają, że chciałby pan wprowadzać państwo Bo Przecież to chyba powiem, nie o to chodzi, z tego co powiem, rozumiem. Powiem, że ten luksus, ten, ten, ten skarb, jakim dysponujemy, to jest właśnie tradycja cywilizacji łacińskiej, której są dwa filary, dwa fundamenty. To jest rozdział władzy świeckiej i władzy duchownej. Stąd się bierze Sfera wolności indywidualnej, zwana po katolicku personalizmem. Stąd, że właśnie nie ma u nas cesaropapizmu że nie ma Unii Personalnej między władzą świecką a władzą duchowną. Inaczej u schizmatyków na wschodzie, inaczej u heretyków na zachodzie oni ten skarb utracili. Więc, więc, dzięki temu, że mamy te dwu władze, no to władza świecka zawsze może znaleźć krytycznego recenzenta we władzy duchownej. Co się dzieje, kiedy tej recenzji brakuje? Znamy tego historyczne, rozliczne przykłady. I drugi fundament naszej cywilizacji to jest kategoria bliźniego naszego. A więc etyka niesytuacyjna, etyka bezwzględna. Te same zasady obowiązują mnie wobec każdego, niezależnie od tego, kim on jest. Niezależnie od tego, czy należy do mojego plemienia, czy wyznaje moją wiarę, czy jest, ma skórę mojego koloru, czy jest zdrowy, czy chory, mały, czy duży, zawsze te same zasady egzekwuje ode mnie moja wiara. Tak? Nie ma mądrości etapu, jest prawda. Nie ma etyki sytuacyjnej, jest etyka bezwzględna. A zatem dobra wiadomość, im bardziej, im bardziej. Po katolicku pojmują swoją misję ci, którzy staliby na narodu czele, tym bardziej bezpiecznie mogą się czuć wszyscy inni, także i nie katolicy. Ponieważ, ponieważ właśnie tutaj nie będzie żadnych projektów eugenicznych, tutaj nie będzie dzielenia ludzi na rasy, klasy, klany, kasty, bo w wielkiej Polsce, która która oby zwróciła się frontem do Pana Boga, Boga historii, w tej wielkiej Polsce będziemy mieli maksimum wolności przy minimum ingerencji tego państwa w nasze życie. No właśnie, bo to jest jeszcze ważna rzecz z tą wolnością. Granice wolności wyznacza bezpieczeństwo innych ludzi. To znaczy nasza wolność musi być zawieszona. Bo stałaby się samowolą tam, gdzie wchodzi w kolizję z bezpieczeństwem naszego bliźniego. Ale poza tym, proszę Państwa, wolność tomku w swoim domku. To znaczy, nie ma mowy o tym, żeby używać hmm, egzekutywy urzędowej czy wręcz policyjnej do forsowania moich pryncypiów moralnych. Nie ma mowy o tym, żeby angażować policjanta do zaglądania nam głęboko do kieszeni, do łóżka czy do lodówki apteczki, żeby sprawdzać, czego tam używamy, czy nadużywamy, pod warunkiem, że z naszymi problemami nie włazimy w życie innym ludziom, pod warunkiem, że my nie naruszamy praw rodzicielskich. Innych ludzi. To jest bardzo ważna rzecz: prawa rodzicielskie, prawo rodziców do wychowania własnych dzieci. I, I właściwie, chyba tutaj warto jeszcze raz powtórzyć cały mój projekt państwowy. Proszę, proszę, pojmować także i tak: chciałbym, żeby strefa bezpieczeństwa dla polskich rodzin, żeby się poszerzyła. Chciałbym, żeby nie tylko domowe zacisze było strefą bezpieczną, taką w której władza rodzicielska może być egzekwowana, a zatem po prostu rodzice dzieci nie są narażone na ingerencję osób trzecich w proces wychowawczy. Chciałbym, żeby ta strefa się poszerzyła. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj władza bombarduje właśnie młodego człowieka, dziecko czasem bombarduje ideologią gender, globalne ocieplenie, a więc dezinformacja i deprawacja i czyni to ze złamaniem praw rodziców. Pigułka wczesnoporonna dla dziatwy szkolnej, nieletniej młodzieży, no to jest poza tym, że to jest łajdactwo i zbrodnia, to jest to również naruszenie praw rodzicielskich. A zatem ja stoję w mojej konstrukcji Państwowej, w mojej filozofii politycznej stoję na gruncie bezpieczeństwa rodziny i przestrzegania praw rodzicielskich. I na koniec ostatnie pytanie. Dzisiaj jestem tego, ja już powiem, bo sam się tym przekonałem, gdzieś tam mogłem to mogłem zaobserwować, że we wszelkich inicjatywach, w grupach zorganizowanych, tam gdzie coś zaczyna się dziać i wychodzić w przestrzeń publiczną, czyli prze, rozmach nabiera taki, że zaczyna istnieć w przestrzeni publicznej. Pojawiają się ludzie bardzo dziwni, którzy chcą taką inicjatywę storpedować, przejąć, skłócić, dywe, sabotować i tak dalej. Robią, krecią robotę, krótko mówiąc. To nie jest tajemnicą, że, 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 że tak jest na świecie, że teraz ludzie są i działają. Czy coś takiego, zakładam, jest Pan tego świadomy, czy coś takiego. Yy, czy jest Pan na to wyszulony też również w swoim środowisku, gdzieś wokół siebie? Czy teraz ludzie się pojawiają? Czy, czy Pan to zauważył? Czy, nie, jak, no właśnie. To jest w menu, to jest, to jest repertuar obowiązkowy, tak musi być. Służby, im bardziej przecież jawnie to deklarujemy, że nie chcemy systemu szminkować, kosmetycznie naprawiać, tylko po prostu obalić, no to, no to nie możemy się dziwić, że. Że jest poważne zainteresowanie naszymi rozmowami telefonicznymi, naszą korespondencją elektroniczną. No i, że, no i że właśnie jakieś osobowe źródła informacji muszą być także uplasowane w samym centrum wydarzeń. Luksus, komfort stąd się bierze, że. Że przecież, i mi się to mogę uwspólnić, że nie mamy podwójnej mowy, prawda? Nie mamy, nie mamy innego programu deklarowanego publicznie, a jakiegoś innego, innej agendy zakonspirowanej. Wszystko, co w sercu. To na języku, i w związku z tym, i w związku z tym proszę bardzo, kto, kto tam potrzebuje służbowo zasięgnąć informacji, no to nie musi długo szukać. Oczywiście, że to. Jest zjawisko, które ja obserwuję. Obserwuję konflikty, które biorą się z niczego, obserwuję jakieś walki frakcyjne, nawet na tym takim wstępnym i organizacyjnie mizernym poziomie. Obserwuję jakieś jakieś niewspółmierne do. do do stanu organizacji, napięcia w ludziach, ale, ale cóż, kampania wyborcza nie jest czasem, w którym możemy jakiekolwiek z tego wyciągać robocze wnioski. Co innego byłoby, gdyby, gdyby tutaj od paru lat trwała jakaś wytężona praca organizacyjna, wtedy, wtedy można by myśleć o, o zwieraniu i czyszczeniu szeregów partyjnych. Na razie nie ma jeszcze żadnych szeregów partyjnych. Są pewne projekty organizacyjne i o tych projektach organizacyjnych będę mówił na, na konwencji wyborczej 6 maja, już w najbliższych dniach. Wszyscy inni zaczynają od konwencji wyborczych, a, a, a moi zwolennicy na tym kończą, bo to już finisz, finał kampanii wyborczej. 6 maja, myślę, będzie czas, żeby powiedzieć parę słów na temat tych szerszych, dalszych perspektyw pracy. No, po prostu, żeby ten wysiłek, ta mobilizacja, która została dokonana, żeby ona nie została zmarnotrawiona. A a że czekają nas niewątpliwie jeszcze liczne wypadki przy pracy i że, i że tam gdzie tam gdzie Polacy zabierają się do dzieła, tam obowiązkowo koniecznie musi się zaraz Musi się każdy z każdym pokłócić i, i że musi dojść do, do ostrych napięć, to, to do tego podchodzę ze spokojem, bo to właśnie jesteśmy tutaj między rodakami i to jest też pewna nasza specjalność zakładu. Nie trzeba się tym przejmować i, i, i nie można niczego w pracy, także politycznej, uzależniać od tego. No, no po prostu nikt nie obiecywał, że będzie zawsze miło, lekko, łatwo i przyjemnie. Rozumiem, że czujność trzeba zachować zawsze, no bo jesteśmy świadomi, że różni, różni ludzie będą się kręcić wokół takich inicjatyw i, i próbować w kraście gdzieś tam zdobyć zaufanie, w kraście właski czyjeś i, no tak, e, i próbować to, działać. No, na... To można było zaobserwować już właśnie po tym, jak się okazało, że, że jednak te barierę dźwięku można przebić, to znaczy, że zostały zebrane podpisy, no to, no to właśnie szereg, szereg wtedy nowych zupełnie, się ujawniło napięć związanych między innymi z tym, że, że jacyś nowi ludzie zaczęli pokładać duże nadzieje w, w, w tych możliwościach, które się otworzyły. ale, ale to, to, nie, to nie są, to nie są problemy, które, które mogłyby o czymkolwiek decydować. Decydujące musi być to, co mamy do powiedzenia sobie o Polsce, co mamy do powiedzenia rodakom. I, i, i wiem, że, że nie, że rzetelna, rzetelna praca i. No cóż, po prostu szczerość w tej dziedzinie, że jest tym produktem najbardziej poszukiwanym i, i, że, i że pojawianie się w przestrzeni publicznej komunikatów nieznanych z innych źródeł, że to ma swoją wartość także i rynkową, prawda, na tym rynku usług politycznych, na którym chcąc nie chcąc znalazłem się w ostatnich miesiącach. Dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie. Dziękuję bardzo za gościnę w podziemnej telewizji. Do zobaczenia. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.